Oczywiście są miejsca, gdzie PiS będzie wygrywał jeszcze, ale ten optymizm, hura optymizm PiS-u się kończy. To znaczy, spotykam się z takimi ocenami, na przykład z Zduńskiej Woli. Jeden z sprzedających zwrócił mi uwagę, że on nie rozumie, dlaczego musi tu 2 miesiące pracować i sprzedawać swoje warzywa i owoce, żeby kupić 5 ton węgla. To taki pierwszy przykład. Drugi. Jedna z pań w Pabianicach na rynku mówiła, że okej, ona widzi, że dostaje trzynastkę, czternastkę i do pewnego momentu ona to zauważała, do momentu, kiedy córka nie przyszła, nie poprosiła ją o to, żeby ta pomogła jej spłacać kredyt, bo ona już nie jest w stanie. I ona mówi, że dzisiaj musi córce pomóc i widzi, że jednak ta drożyzna, kryzys, chociaż w mediach rządowych tego nie widać, widać tylko i wyłącznie sukces, który goni sukces i zadowolonych z siebie polityków partii rządzącej, ale jednak ludzie odczuwają tą drożyznę inflacji i najwyższe raty kredytu. Wydaje mi się, że to będzie miało decydujący wpływ na losy tej kampanii. A myśli pan, że te drożejące stare produkty spożywcze, między innymi produkty spożywcze, no to najbardziej ludzie odczuwają, bo praktycznie każdy codziennie musi robić zakupy, rzeczywiście przekładają się na to, co dzieje się na tym poziomie lokalnym, w tych wyborach samorządowych, że to jest przyczyną tych słabych wyników PiS i zwycięstw Koalicji Obywatelskiej? Nie tylko, to jest bardziej oczywiście złożone, bo z tego co wiem na Śląsku powodów było wiele, ale jak rozmawiam z samorządowcami, no bo jednak mówimy też o samorządowcach, to oni zwracają jednak uwagę, że ta samobójcza polityka PiS-u, którą prowadzi Ziobro z Morawieckim i Kaczyńskim, nie biorąc pieniędzy z Unii Europejskiej, powoduje, że bardzo wiele inwestycji jest zamrażanych. Co to oznacza? No dla samorządu, ja też byłem samorządowcem, byłem wiceprezydentem, to wiem, co to znaczy, kiedy skarbnik przychodzi i mówi: słuchaj, musimy zrezygnować z remontu tej drogi, z tej drogi, i nagle się okazuje, że pieniędzy w budżecie nie ma i trzeba zamrażać inwestycje, i ciężko też to ludziom wytłumaczyć.